Zanim Gerard Piqué został jednym z najlepszych obrońców w historii. Zanim poznał Shakirę. Zanim zostawił ją dla młodszej kochanki. Gerard Piqué urodził się 2 lutego 1987 roku w Barcelonie w Hiszpanii. Jego ojciec jest biznesmenem, a matka dyrektorką szpitala. Ma młodszego brata. Jego dziadek był kiedyś wicedyrektorem Barcelony. Od najmłodszych lat interesował się piłką nożną i w wieku 10 lat dołączył do szkółki FC Barcelony. Jego talent i determinacja wyróżniały go jako jednego z najlepszych zawodników w swoim wieku. Kiedy miał 17 lat, zadebiutował w pierwszej drużynie Barcelony, jednak zanim zdążył podpisać kontrakt z tym klubem, zdecydował się na transfer. W 2004 roku trafił do Manchester United, gdzie głównie grał w drużynie rezerwowej lub siedział na ławce. Dwa lata później został wypożyczony do Realu Saragosa, aby umożliwić mu częstsze występy na murawie. Jednak w kolejnym sezonie wrócił do Manchesteru, gdzie znów siedział na ławce i zagrał tylko w 9 meczach. W 2006 roku grał w reprezentacji Hiszpanii do lat 19, z którą wygrał Mistrzostwa Europy w Polsce. Rok później podczas Mistrzostw Świata do lat 20 nie trafił decydującego karnego w meczu przeciwko Czechom i Hiszpania odpadła w 1/4 finału. W 2008 roku wrócił do Barcelony, w której został już do końca swojej kariery, osiągając z nią wiele sukcesów. Piqué zagrał w tamtym sezonie w 45 meczach i udało mu się nawet strzelić gola w El Clasico wygranym przez Barcelonę. W kolejnych latach Piqué zyskał miano jednego z najlepszych obrońców w Hiszpanii i został powołany do reprezentacji tego kraju, z którą zdobył Mistrzostwo Świata w 2010 roku. Dwa lata później wygrali też Euro 2012, które odbyło się w Polsce i na Ukrainie. Wraz z Barceloną w swojej karierze zdobyli Mistrzostwa Hiszpanii, wygrali Ligę Mistrzów oraz zajmowali pierwsze miejsce w hiszpańskiej tabeli. W 2010 roku związał się z kolumbijską piosenkarką Shakirą, o której też zrobiłem odcinek. Poznali się oni w 2010 roku na planie teledysku do utworu Shakiry Waka Waka, napisanego specjalnie na Mistrzostwa Świata w RPA. Para zaczęła się spotykać jeszcze w tym samym roku i w 2013 roku urodziło im się pierwsze dziecko, a w 2018 roku urodził się ich drugi syn. Co ciekawe, Piqué i Shakira mają urodziny w ten sam dzień, jednak jest ona od niego starsza o 10 lat. W 2022 roku Piqué ogłosił, że kończy karierę zawodnika i rozegrał swój ostatni mecz w barwach Barcelony. W tym samym roku zrobiło się nim głośno z powodu ich rozstania z Shakirą i znalezieniem sobie przez niego młodszej kochanki. No a resztę historii już znacie, bo to jest zanim byli sławni. Napiszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku.